Witam wszystkich serdecznie. Nadszedł czas wymienić olej i zacząć kombinować, żeby wymienić chłodnicę. Mam mniej więcej wszystko naszykowane, mam płyn chłodniczy na dolewkę, mam olej, w jednym została mi resztówka, w drugi mam na dolewkę, mam filtr, mam chłodnicę, więc biorę się do roboty. Odpalę silnik, ale zobaczmy sobie jeszcze, kiedy było co wymieniane. 253. I zaraz sobie go odpalimy, żeby już sobie pochodził. Dzisiaj już nim jeździłem, więc powinno być to bezproblemowe. 253, 254. No, dużo nie zrobiłem tych kilometrów, ale jak to się mówi, rok to jest rok. Dałem mu troszeczkę w kość dzisiaj. Jak to się mówi, Italian tuning. Co to jest Italian tuning? Po prostu jedziesz, jest pięciobiegówka, zamiast na przykład na piątce jedziesz na czwórce albo na trójce z tą samą prędkością i dajesz mu w papeć, jak to się mówi w tym momencie, bo są większe obroty i silnik troszeczkę lepiej pracuje. Fajnie mi się nagrzał silnik w krótkim czasie, w sensie układ wydechowy, bo zawsze na tym odcinku mi nie dawało radę, ale już daję. Dobra, nie zagaduję was, to tyle wstępu. Muszę sobie przygotować, żeby najechać, żeby dojść do miski olejowej i tak dalej, więc biorę się do roboty. Jak widać, samochodzik już stoi, jest podbudowany, mamy miejsce, żeby tańczyć. Minęło troszeczkę czasu. To co, ja sobie zobaczę jeszcze, jak bagnecik wygląda. Ostrość, tak wygląda bagnet pod siaku w samochodzie, który ma pomału 30 lat. Dobra, płynu mamy tyle. Tyle mniej więcej będzie musiało być później. A, jeszcze jedną rzecz. Ja nie chcę, żeby mi się zaś zapowietrzył układ. To sobie zamknę na grzewnicę. Teraz nie będę wymieniał, tylko doleję różnicę, jak dam nową nagrzewnicę. Się zrymowała. Dobrze, to co? Wchodzę pod samochód zaraz z wszystkimi kluczami i lecimy z tematem. Jedna beczka na olej, druga beczka na płyn chłodniczy. Lecimy. No i dobrze, jesteśmy pod autem. Dałem sobie jeszcze cegłę pod michę, z racji, że jest wiatr. Ja wiem, że to później wszystko fiurga wszędzie. No i poszło. Podstawa, nie dokręca się korka za mocno. I tak mamy. Teraz tak. Strategiczne ułożenie ręki od góry. Bo grawitacja działa w dół. I gdzie leci olej, w dół. A ja nie chcę być od razu uciorany. No i leci. Na bagnecie wyglądało to czyściej. Tutaj to tak wygląda, tak sobie. Więc jeszcze jest klarowny. Prawdopodobnie będzie się nadawał do kosiarki. Agregatu z kosiarki. Dobra. Jak już tu jesteśmy i mam lampkę, zobaczymy sobie na silnik, czy gdzieś coś jest nie tak. Na przeguby. Jest wszystko ok. Jak na te lata, troszkę rdzy. Podnoś teraz nowe Mercedesy wyglądają tak po kilku latach, a nie po 30. No tutaj trochę czujnik już zaczyna rdzewieć. No niestety za dużo nie zobaczycie, bo jest zoom taki przy nagrywaniu. No autko wygląda dość zdrowo. I się zagadałem i już olej ucieka nie tam, gdzie trzeba. No, nie przypilnowałem. No, na szczęście jesteśmy na desce i jest ok. Jedynie widzę, że tu, widzicie, tam jest osłona z maglownicy. Wewnętrzna osłona maglownicy. Gdzieś tam coś zaczyna cieknąć.
Muszę zobaczyć, o co to mam. Tutaj ta osłona jest ok. Dobra. Tu się spuszcza. Praktycznie chyba wszystko poszło, bo to jest bardzo rzadki olej. I się biorę za odkręcanie tej osłony i zaraz będziemy spuszczać tym koreczkiem. Chyba dobrze pokazuję. Tamtym koreczkiem płyn. Zresztą to było już raz nagrane, więc streszczam się i lecimy z tematem dalej. A tutaj już mam prawie, że wszystko. Już prawie wykapało. No i dobrze, minęła chwileczka. Olej prawie się wykapał. Wchodzimy zaś pod samochodzik. Olej się jeszcze tam lekko kapie. Nawet nie widać. Za chwilę jeszcze zrobię taką sztuczkę, co ja lubię robić z olejem. A mianowicie wezmę, zakręcę stacyjką tak, żeby silnik nie odpalił, a jak to się mówi, muszę zrobić przerwę, bo nie mam, nie włączyłem lampy. Momencik. Więc dobrze, jesteśmy z powrotem. Taką sztuczkę, że włączam zapłon, lekko kręcę silnikiem, aż czuję, że za chwilę odpali, ale go w tym momencie wyłączam, tak żeby nic nie uszkodzić. I dzięki temu to, co jeszcze jest w oleju, w głowicy, w filtrze i tak dalej, to ucieka. Dobra. Muszę troszkę inaczej zrobić, strategicznie, jedna cegła mniej. No i kręcimy, może być dość gorącawe. Silnik był nagrzany na fulla, nie dałem mu za bardzo czasu. Co się nazywa szczelny układ? Odkręciłem i dopiero leci. Dobra. Odkręcę korek z wlewu, ale sobie podłożę cegłę. I będzie ok. Teraz jak dopiero zaczyna powietrze zaciągać, zaczyna lecieć. Przepraszam, ale zaczyna mi tutaj to lecieć, a muszę to ogarnąć, bo nie chcę zmarnować za dużo płynu. A beczka jest troszkę też źle wycięta. Dobra. To będzie z serii, gdzie ja jestem, Kaj jest kamerzysta. Dobra. To muszę poprawić i zaraz do was wracam. No i dobrze, chwileczka później i troszeczkę beczki mniej. Wracamy do zabawy. Zoom. Taki mam jeszcze dwie rączki. No właśnie. Ja mam nadzieję, że się uda, żeby nie wpadnie. Ale wpadło. Dobra. Pomału leci. Damy mu trochę sprinta. Jest lepiej. Dobra. Za ten czas, co to sobie zlatuje, to się nic nie dzieje. Sobie damy tu. Sedamy tutaj na ten. 46 minut już się tutaj z tym bawię. Ja się robię pomału ciemno. Dobra. Samochód jest na biegu, na ręcznym, ale trzeba mu dać troszeczkę po zapłonie. Trochę dziwnie, bo jedną ręką, znaczy jedną nogą jestem w środku, drugą nie. I teraz jak tak pompa się, no właśnie, tak żeby nie odpalił. I to już zrobiło, że troszeczkę tego oleju starego bardziej wygoniło. Niestety nie nagrywam tego, bo by to potrwało za dużo, za długo. Mało kto to będzie i tak cały oglądał, znając życie. Mam taki mały lifehack dla wtajemniczonych albo ciekawych, jak to idzie troszeczkę inaczej zrobić. Więc teraz biorę się za klucz do filtra i zaraz tym oto kluczem będziemy, to plus to, będziemy filtr wykręcać i będziemy pomału montować nowy i pokażę, jak to robi się poprawnie, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Dobra. Zbieram się. No i dobrze, stoicie między tłumikiem a poprzeczką z podsilnika.
i będziemy odkręcać filterek. Teraz patrzę przez kamerę, żeby robić to, co robię, bo mi właśnie aparat zasłania. I teraz tak, muszę sobie założyć ściągacz. Jedynie muszę go sobie otworzyć. Ogólnie tutaj jest, o nie, jest najgorszy dostęp, ale jak to się mówi, chyba miałem jednak wziąć prostą przedłużkę. Chyba jednak zostawię to bez nagrania, bo potrzebuję dwóch rąk, a coś czuję, że mi telefon spadnie. Więc przepraszam bardzo, będzie niestety bez nagrania, jak ściągnę filtr. No i dobrze, udało mi się popuścić. Chwilę to trwało, niż to popuściłem. Jednak był błąd. Właśnie. Drugi błąd. Nie dałem miski bezpośrednio pod filtr. Trochę mi poleciał. Mam nadzieję, że nie na mnie. Okej, okay, muszę tutaj sobie to lekko poprzestawiać. Ajajaj. Jednak takie nagrywanie z pracą to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Trzeba bardziej uważać. Okej, okay, mamy filtr. Staramy się go trzymać pionowo. I jeszcze sobie zobaczę jedną rzecz. Nie wiem, czy będzie widać. Przepraszam. Tu jest kabelek z czujnika ciśnienia oleju i on był już tyle razy naprawiany, że wolę sobie sprawdzić, czy się trzyma. Bo jak kupowałem samochód, to ktoś go po prostu uciął przy samym filtrze, bo był rozszczelniony główny pierścień uszczelniający na wale. Tak, żeby nie było widać, że olej uciekł. No i dobrze, mamy prawie godzinę, beczkę wyciągłem, niestety nie wygląda to lepiej. Myślałem, że będzie to bardziej czyste. Może być z dwóch powodów, albo bardzo dobrze ten olej płucze, albo po prostu coś tam już jest, dzieje nie tak, albo po prostu normalne. Dobra, mamy nówkę filter. I teraz tak, w jednej beczce miałem końcówkę. Zawsze jak olej chwilę poleży, warto zmieszać te wszystkie dodatki, co są w środku. One się odkładają prawdopodobnie na dole, no bo tam niby są substancje, które zapobiegają osadzaniu się, ale to też tak nie działa do końca. Teraz nalewamy sobie trochę oleju, bo on zaraz wciągnie. Nalaliśmy cały. To wykorzystamy, żeby nasmarować sobie uszczeleczkę, żeby nie złapała. Ładnie, żeby pływało. No dobrze, widzieliście, nalaliśmy po całą górę. A teraz jest tam pół, bo przeleciało przez filterek. To nam da, że pierwsze odpalenie nie będzie tak długo na sucho. A jak to się mówi, sewezę tamtego jeszcze wyłowię. No jeszcze kawę. Tego sobie muszę wyłowić. Fajnie ciepłe. Czy jest jakaś różnica? No, w filtrze widać. Na szczęście dopiero w tym będzie widać, ile jest opiłków. Mam nadzieję, że będzie ich bardzo mało. Dobra, wchodzimy pod samochód. Mam nadzieję, że się uda za pierwszym razem. I teraz jest tak. Zacznijmy, że tu jest olej. Jeszcze sobie zrobimy jedną rzecz. Zakręcimy sobie koreczek. Koreczek jest skazany za każdym razem wymienić uszczelkę miedzianą. Ja wymieniałem 2-3 razy temu. Czyli 2-3 lata temu. Okej, okay, zmiana ręki. 2-3 lata temu wymieniałem. I uważam, że na razie jest ok. Ale jest zalecone wymienić
za każdym razem na nowy. Nie jest duży koszt, a naprawa silnika jest drogi interes. Dobra, wsadzę Was z powrotem tam, gdzie ostatnio, bo nie mam nawet jak tutaj się ustawić z kamerą, więc poczekajcie. Dobrze, trzymam palcem kamerę, bo próbowałem chyba przez 15 minut ustawić, żeby było wszystko widać. Więcej trwa pomału te nagrywanie tego, niż same wykonanie prac. No to akurat mi telefon spadł. Na szczęście nic się nie stało. Dobra, udało się tą ilością oleju. Teraz tak, czy ja mam gdzieś tutaj tą grzechotkę przygotowaną? Mam. Udało się. Teraz tak, z odkręcania widzicie, jedna ręka i już masna. Tutaj się trochę z tym kopałem. I teraz tak. Ja potrzebuję cię dokręcić. No chodź. No chodź. Jest fajny ten klucz, ale jak się ma dwie ręce. Zaciaśnia i zaraz będziemy mieli go na średnicy piętra. Czy nie? No chodź. Jak to się ma poza kamerą, to zawsze wygląda to takie wszystko proste. W tą stronę idzie. Przejdziemy sobie go. Tak. Neutral. Ojej. Jak ktoś tu będzie oglądał, to będzie miał bekę. No nie umiem tego zrobić. Brakuje drugiej ręki. Spróbuję. Nie uda mi się. Przepraszam, muszę przewinąć. Znaczy muszę mieć drugą rękę, ale niestety nie jestem w stanie przytrzymać telefonu i to nagrywać jednocześnie. Może, że jakoś tu się tak to wpasuje. Trzyma się na wiary. Jak spadnie, to będzie nagranie z brzucha. I się przykręca filtr z bardzo dużym wyczuciem, bo nieraz są tak dowalone, że nie idzie później nic zrobić, a tutaj naprawdę z wyczuciem lepiej dokręcić filtr, niż żeby był za mocno i następnym razem nie poszło go odkręcić. Więc ja powiem, że jest z wyczuciem dokręcone. Wezmę troszkę papieru, powycieram tutaj całą wszystko i będzie, powinno być git. Dobra. Udało się. 4 minuty do kręcenia filtra. No i dobrze. Z pośpiechu zapomniałem włączyć mikrofon. Lecimy. 2 godziny z kawałkiem. Udało się poskładać radiator, chłodnicę. Opaskę zabezpieczyłem, żeby nie odkręciła się. Reszta przewodów jest pozabezpieczana. Wentylator na miejscu, śruby pozakręcałem. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałem, bo to tak różnie bywa. Opaski pozakładane, wszystko. Zaraz będziemy wlewać, ale jeszcze niż nalejemy płynu chłodniczego, sprawdzimy sobie korek oleju i zobaczymy, co tam w środku. Po korku oleju i po tym, jak wygląda głowica, w środku idzie dużo powiedzieć. Teraz był 5,40 zalany, full syntetyk, albo prawie że syntetyk. Taki najtańszy, co umiałem trafić. I widać na ściankach, że jest taki złotawy kolor. Z tego, co mi się udało dowiedzieć, to ten złotawy kolor oznacza, że ktoś kiedyś nie wymieniał za często oleju. No ja się staram wymieniać, no ale jest ok teraz. Jeszcze tam było widać takie ślady po uderzeniach, to jak regulowałem kiedyś zawory. Musiałem sobie wałkami kręcić. No i się okazało, że moja stara chłodnica była oryginałem. Pierwszy montaż, 29 lat. Troszkę mi szkoda, że muszę dać coś zastępczego zamiast oryginału, bo zależałoby mi na tym, żeby utrzymać jak najwięcej oryginalnych części. Ale z dostępnością jest problem i trzeba niestety iść na kompromis.
A opaskę, którą nie umiałem ściągnąć, ściągłem poczciwymi kombinerkami w wersji XXL, tak żeby nie uszkodzić starą chłodnicę, bo pójdzie do agregatu. Więc trzeba czasem jakoś improwizować. Dobrze, pomieszamy olej, bo za chwileczkę postało. Wyczyścimy sobie bagnecik, żeby było zgodnie ze sztuką czysty bagnecik przy nalewaniu, żeby można było skontrolować. Choć wiem, że tam zostało może liter, a nie litr w tym zbiorniczku, więc to można, jak to się mówi, lać na pałę. No, bagniecik prawie się sam wpadnął. Zaczynamy nalewanie. Trzeba to rozmieszać, bo się chłodno zrobiło. No. I prawie przy mieszaniu mi się wszystko wylało, no ale jak to się mówi, co drugi głupi ma szczęście, mi się udało tym razem. No i dobra. Zaczynamy nalewanie oleju. Niestety jedną ręką tak sobie, ale dało radę. I zaraz weźmiemy się za nalewanie płynu chłodniczego. Jedynie, że muszę uważać, bo tam mi leży koreczek ze starej chłodnicy, żeby nie wpadł do środka nowej chłodnicy, bo jak wpadnie tam do środka, to pozawędruję i będę musiał wszystko demontować, a przy tej temperaturze nie mam chęci tego robić. Więc na razie nalewamy olej i mamy 2 godziny i 13 minut. Miało być szybko. No i dobrze, mamy nalane pod korek. Próbowałem tym razem z odpowietrzaniem tutaj od tyłu, ale niestety to nie dało nic. Zobaczmy sobie na bagnecik. No, złapię ostrość. Jest mniej więcej w połowie bagnetu. Ale wytrzemy i sprawdzimy, żeby było, jak to się mówi, zgodnie ze sztuką. Czyli mamy go wytarty, wkładamy, pyk. I co nam pokaże? Idealnie między max a minimum. Niestety w tym świetle nie będzie tego za bardzo widać, ale jest między max a minimum. Więc powiedzmy, że tutaj sobie to zamkniemy. To sobie lekko wytrzymy, bo mu się tutaj nachlupało. Później tutaj zawsze ta klawiatura wygląda jak wygląda. To by było. Spróbujemy odpalić. Nie pościągam wszystko, żeby nie było, jak się mówi, żeby coś tam wpadło. Misiek, misiek, mikrofonik, misiek. Jeszcze dolną osłonę nie zakładałem, bo chcę wszystko skontrolować. Jak odpalę na chwilę, to zobaczymy. Tylko muszę sobie kurtkę ściągnąć, bo mam zakidaną olejem, więc nie chcę sobie wnętrza uwalić. Lecimy zaraz dalej. Jesteśmy już w aucie, wyrzucamy z biegu. Zobaczymy, co się będzie działo. W sumie robiliśmy kilka rzeczy naraz i to później różnie bywa. Olej zniknął. Teraz idziemy patrzeć, co będzie z płynem chłodniczym, bo zapewne będzie mało. Nie, na razie jest ok. Jest sporo. Coś tam sobie bulga. I w tym momencie trzeba zacząć zaś dolewać za chwilę. Patrzę, czy coś się gdzieś dzieje. Nic się nie dzieje. Taka łuża, nie wiem, czy będzie widać, taka łuża jest no wynikiem trzymania aparatu i kręcenia z poziomu zero. Fontanny nie ma nigdzie.
więc chyba jest ok. Tutaj. Coś tutaj leci, ale to stawiam, że to jest nie z tego połączenia, tylko z nalewania, bo mi się też tutaj chlupło. Tu jest ok. Muszę sobie ręce wytrzeć, bo zaraz nie będę umiał rozróżnić. Jest ok. Jest ok. Jest ok. Damy temu chwileczkę, niech pochodzi. Troszkę silnikowi wzrośnie temperatura. I zobaczymy, co się będzie działo. Na razie temperatura się utrzymuje, więc nie jest mocno zapowietrzony. Jedyne co, to sobie nagrzewnicę jest... O, pardon. Nagrzewnica jest otwarta. Ok. Musiałem jeszcze raz zobaczyć, bo nie byłem pewny. Więc na razie się wszystko odpowietrza. Już troszkę czuć ciepło. Silnik stał tylko 2 godziny, więc aż tak ten żeliwny blok nie wymarzł. No, kurtka do wywalenia już była fajna, dużo dała rady. Kolejne życie spędzi jako czyściwo. Nie ma jak to skraptek. Dobra, ja tu muszę poczekać, aż to się wygazuje. I chyba tyle w temacie. Później jeszcze sprawdzę raz, czy olej się ustabilizował, bo może być, że troszeczkę jak się odpowietrzył filtr oleju, to się wszystko jeszcze raz troszeczkę pozmieniało, ale powinno być przynajmniej koło minimum, ale zobaczę. Więc z tego miejsca dziękuję prawie po 2,5 godzinach roboty, gdzie już jest zimniutko. O, fajnie widać księżyc, może dzisiaj przypizga. Więc dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wytrwali ten albo inny moment, za obejrzenie. I również dziękuję Czesławowi Zelentowi za ponowną wsparcie kanału i mały prezent na Mikołajki. Dziękuję serdecznie, drogi człowieku. Ludzi z dobrą duszą w tych czasach szukać ciężko. Ciężko szukać takich ludzi. Jeszcze tym bardziej chłopakowi, który tutaj kombinuje na własną rękę przy domowych rzeczach i próbuje komuś coś pomóc, też bezinteresownie. Ja tutaj, jak to się mówi, nikomu kitów nie będę wciskał. Jak coś się uda, to się uda. Jak się nie uda, to macie to nagrane. Co się nieraz już zdarzyło. Więc nic. Jeszcze raz dziękuję. Jak się podobało, możecie dać łapkę w górę. Albo wrzucić jakiegoś fajnego komentarza z zapytaniem albo z postrzeżeniem. To nic. Jeszcze raz dziękuję. Jeszcze raz dziękuję Czesławowi Zelentowi i do zobaczenia, do następnego.